Dbamy o szczegóły. Ma być pięknie. Sprawdzam, jak wyszły suche termofory, jak to jest spakowane. No, Państwo zobaczą. Do kogoś przyszło, albo Państwo wysłali do kogoś prezencie. Proszę, jakie ładne. Wyciągamy. Wyskoczyło jeszcze coś takiego. Instrukcja obsługi. A tutaj, aż się boimy, przerwać to WC, to może wypchniemy sobie, bo takie ładne. Zawinęli w kawałek papierka. jak się przyjemnie czuje. No i ładnie zrobione, jak koszula pana Cejowskiego. Tutaj coś przyklejone. To jest z pestek zrobione, jeśli podgrzewa w mikrofali albo chłodzi w zamrażarce. Jak się pobrudziło i chcemy wyprać, to wiadomo, że to jest poszewka i można wyjąć ze środka tę poduszkę z pestek. Poszewka była ładna, natomiast ta poduszka w środku już ładna być nie musi. Musi. Ma być zadbane do samego końca. Na metce ma być zadbane. Wszędzie ma być zadbane, żeby klient był zachwycony. R. Przegląd R. prasy. R. Komentują Wojciech Cejrowski R. i Andrzej Rudnik. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju. No proszę pana, tak długo się nie słyszeliśmy, że prawie się zapomnieliśmy, ale oczywiście rozpoznajemy się przynajmniej po głosach w tym wieku, prawda? Panie nie Wojciech, zapomnę pana tak łatwo i słyszę, że się pan nic nie zmienił, jest w dobrej energii. No to się cieszę, proszę pana, że się Czyli spotkaliśmy. Idziemy pod Peselozy. Jak mówią gdzieś tam w telewizji, nasi seniorzy, proszę pana, zaopiekujemy się naszymi seniorami, to dostaje białej gorączki. Wie pan, na takie określenie, nasi. Czekałem, to... co pana bardziej denerwuje: czy słowo senior, tak. czy nasi? W wojsku nie jest nasz. Tylko my jesteśmy jego. Na tym polega seniorat. W, w, w feudalizmie też. Jak pan jest seniorem, to oni wasale są pańscy, a nie na odwrót. A pan ma być niedołęgą i oni się panem zaopiekują i pan jest naszą niedołęgą. No, panie Wojciechu, ale niedołęg w naszej polityce, ja tak sądzę, pełno, proszę pana. A tyle się na zmieniało, że moglibyśmy rozmawiać parę dni o tym, co się zmieniło. No, rządy, proszę pana, wybory, rządy mają się zmieniać i nie zmieniać, i w ogóle może jeszcze o tym porozmawiamy, ale przy okazji, proszę pana, pojawiają się ludzie, a raczej objawiają czy ujawniają się ludzie, którym nie podobało się to, co robili kilka, a może kilkanaście lat temu, służąc tej władzy, która jest już od ośmiu lat w naszym kraju. No i ostatnia sensacja jest taka, że pojawiły się zeznania sławnego. Agenta Tomka. No, i w takim nadtytule artykułu, który panu przesłałem, jest napisane zeznania agenta Tomka. To dopiero początek, zaczęło się sypanie i ucieczki z tonącego statku. Rzeczywiście można by powiedzieć, panie Wojciechu, że statek tonie i ci wszyscy, którzy mają coś na sumieniu, mają się czego obawiać, prawda? No to przy każdym statku tak jest. Jak pan sprawuje władzę nad państwem, to pan popełnia błędy. Bądź robi pan machlojki. Teraz nie mówię o która partia, tylko tak ogólnie mówię. No i jak się władza zmienia, to jest taka obawa, że jak sobie nie zabezpieczyłeś tyłka, na przykład zatrudniając u siebie na wiceministra kogoś z przeciwnej strony, kto będzie razem z tobą umoczony. Jak się nie zabezpieczyłeś w ten sposób, no to przychodzą następni i próbują cię ugryźć. W ogóle mnie to nie dziwi. Natomiast przeanalizowałem ten pański artykuł, co mi pan go przysłałeś, i powiem panu tak: ten y, Krzysztof Śmiszek, który o tych rewelacjach agenta Tomka opowiada do gazety, to on jest doktorem nauk prawnych. I jeszcze Czy? jakimś posłem. Więc Akers, zacząłem zgadza go, się. Tak, zacząłem go czytać tak jak się czyta wywody doktora nauk prawniczych. Czyli traktuję jego słowa jako precyzyjne i wygłoszone na poważnie. I on powiedział coś takiego. O tej sytuacji, że agent Tomek zaczyna sypać. On mówi, to może nosić znamiona naruszenia różnego rodzaju ustaw. Także kodeksu karnego, przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego, czy też ujawnienia tajemnicy państwowej. Co nam pan doktor powiedział? Że to, o czym opowiada, to są ogólnie wyssane z palca banialuki, bo to no, może nosić znamiona naruszenia różnego rodzaju ustaw. Ale pan Śmiszek, pan poseł Śmiszek odnosi się, proszę pana, do tego, co zeznaje, czy co mówi dziennikarzom były agent Kaczmarek, który stwierdził m.in., że kierownictwo, szefostwo CBA, ówczesne Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik kazało mu przekazywać sprzyjającym prawu i sprawiedliwości dziennikarzom materiały dotyczące politycznych konkurentów. I tenże, proszę pana Kaczmarek, opowiada, że on nawet brał teczki, dawano mu tam w tej siedzibie, CBA, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przezywanego już teraz Centralne Biuro Korupcyjne, brał te teczki różnych tajnych, proszę pana, operacji i wiózł do zaprzyjaźnionych dziennikarzy. I tamci dziennikarze nagle tak byli wielcy, proszę pana, bo się okazało, że dotarli do jakichś dokumentów, a im taki agent jak Tomasz Kaczmarek, przypuszczam, że nie był jedyny, i także jego kumple, dowozili te materiały panie Wojciechu. No to więc, to, co mówi pan, pan Śmiszek, rzeczywiście jest to sytuacja wymagająca wyjaśnienia, i ta sytuacja, te, to co się działo, nosi znamiona naruszenie różnego rodzaju ustaw. I teraz tu będą. Ale on jeżeli... mówi, że może nosić znamiona, a nie no nosi. Tak, no panie Wojciech, tak, bo on nie jest prokuratorem, ani już Kaczmarek nie stanął przed sądem, i dlatego mówi, że może, bo. Tutaj klutej sprawy jest także takie, że Tomasz Kaczmarek chce zostać świadkiem koronnym, proszę pana i proszę państwa. Czyli inaczej mówiąc, on tam podpada. Chce że... ratować własną skórę. Tak jest. Taką, że będzie sypał innych. Tak jest, bo on tam podpisał jakaś fundacja, jakieś tam pieniądze, sprzeniewierzenie i tak dalej, i tak dalej. Toczy się przeciwko niemu śledztwo, i on chce, zostając tym świadkiem koronnym, żeby mu zdjęto, proszę pana, winę, odpowiedzialność za tamto wykroczenie. A on sypnie i powie to, wszystko co wie. Więc ja przypuszczam, panie Wojciechu, że mimo mydlenia oczu przez tych, którzy jeszcze rządzą i mówią, że e, tam Kaczmarek, co on tam gada, broni własną skórę, to przypuszczam, że ze strachu, panie Wojciechu, przed ujawnieniem przez niego różnych tajemnic, no im się robi nie bardzo dobrze. Doktor nauk prawniczych powinien. Naukowo podchodzić do zagadnienia i nie opadać, że może nosić znamiona, tylko opierać się na faktach, czy ten kaczmarek, który jest obciążony zagrożeniem wyroków jakichś, bo mówi pan, że ma jakieś sprawy w toku, fundacje, tak. coś i chciałby się z tego wykręcić, czyli musi sprzedać wymiarowi sprawiedliwości kogoś, przestępcę, razem z przestępstwem, które będzie z punktu widzenia państwa warte dużo więcej, Niż jego drobniejsze przestępstwa. Tak jest, ma pan rację. I tu dobrze, że pan to powiedział, panie Wojciechu. To w interesie, jeżeli to będzie w interesie państwa, to rzeczywiście tutaj trafił pan w sedno. No tak, czyli jeżeli on ukradł 10 tysięcy, ale nam przyprowadzi kogoś, kto kradł milion, to opłaca nam się wypuścić go, bo nie mieliśmy innej drogi przyłapania tego gościa od miliona złotych. No ale dzięki Kaczmarkowi, dobra, darujemy Ci te 10 tysięcy, więcej tego nie rób, bo będziesz traktowany następnym razem jak recydywista, pomimo, że teraz Ci się upiekło. No ale przyprowadziłeś nam grubszego od siebie machera. W porządku, to, tam świadek koronny w, w tym sensie mi odpowiada. Tylko, że wie Pan, on się zgłosił do prokuratury, no i przypuszczam, że decyzję o tym, czy on zyska ten status świadka koronnego. Będzie podejmować no, wysoki prokurator, czyli na przykład prokurator krajowy. A ten prokurator krajowy jest, proszę pana, z układu politycznego, który jeszcze rządzi, ale już niedługo nie będzie rządzić, i z tego układu, w którym znajdują się ci ludzie, których agent Tomek oskarża o niecne czyny. No i teraz jest pytanie: czy ten prokurator, panie Wojciechu, pójdzie na to, żeby agent Tomek dostał status świadka koronnego? Czy też pójdzie w zaparte, bo ma kadencję jeszcze tam parę lat i nikt go nie ruszy i będzie bronić swoich kumpli? No tak, to jest pytanie zasadne, natomiast przecież ci następni, którzy przejmą władzę, to oni mogą przesunąć sprawę z rąk tego prokuratora, wręcz innego, bardziej swojego i dobrać się do miodu, czyli no ta... uczynić świadkiem koronnym tego gościa. Natomiast jeszcze jeden cytat panu pokażę. Ten pan doktor... I poseł jednocześnie, doktor nauk prawnych, mówi coś takiego. Natomiast uważam, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Uważam, że będziemy niedługo świadkami kolejnych tego typu wypowiedzi, bo taki mocny mur pisowski zaczyna kruszeć i kolejne osoby będą sypać. Co pana dziwi w tym panie Nie, Nie, nie. Moje pytanie no. do doktora nauk prawnych jest takie, na jakiej podstawie on tak uważa? Rzuca oskarżeniami, że jest jakiś mur PiSu. Ja nie mówię, że nie ma tego muru, ale on rzuca oskarżeniami z pozycji doktora nauk prawniczych i posła, a jest z wrednej organizacji Nowa Lewica. Wrednej wobec PiSu. Nawet nie dyskutujmy tego, czy jest, czy nie jest, bo jest. Panie Wojciechu, teraz... ja nie wiem, czy pan Śmiszek nie był w komisji na przykład do spraw służb specjalnych i różne wieści do tej komisji Ale powie... docierały. Tylko mówi, natomiast uważam, to to jest, za to nawet nie można go skazać za nic, za oszczerstwo, bo to jest jego prywatna opinia. Doktora Nauk Prawniczych, który jest jednocześnie posłem Nowej Lewicy. Ale to publicystyka, panie Wojciechu. W każdym razie Pani prawdą ja jest. Publicystyka tylko wypowiada się jako doktor i poseł. A potem powiedział, i tutaj pana dobije gwoździkiem: hmm. Wiem, że tym, którzy byli bardzo butni, którzy uważali, że będą rządzili do końca świata jeden dzień dłużej, zaczyna się palić pod siedzeniami. Powiedział, wiem, czyli zna jakieś fakty, nie ujawnia tych faktów, wie, że im się palą stołki pod tyłkami. I ukrywa te fakty przed narodem, chociaż powinien natychmiast złożyć doniesienie do stosownych organów, jeżeli szanuje prawo i jest doktorem nauk prawnych. Panie Wojciechu, jeśli złamał prawo tymi swoimi wypowiedziami, to prokurator powinien występować natychmiast o pozbawienie go immunitetu i postawić mu zarzuty. Ale na pewno prokurator nie wystąpi z takimi zarzutami pod adresem Posł posła Śmiszka, bo wiele, wielu posłów już teraz mówi, że będą tak rozliczać, że więzienia, szczególnie to więzienie sztumskie, jak pan wie, bliskie mi zostanie zapełnione nowymi tak, nowymi lokatorami, ale jak to z rozliczeniami w naszym kraju bywa? Już wielokrotnie przy zmianie władzy mówiono o rozliczeniach i nie wiem, czy byśmy mogli wskazać kogoś jednego, kto poniósł konsekwencje swojego no nie, działania? Ten Rywin siedział. No tak, ale Rywin nie był akurat w rządzie pani Wojciechowani w Sejmie, nie był we władzy, więc to nie była władza rozliczana. Czeka nas wiele sensacji. Już słyszałem zapowiedzi, że powstaną komisje śledcze. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jeszcze tak? jedno zdanie z tego człowieka, tak. że poszczególne osoby, które tworzyły tamten system, już powiedzmy miniony system PiSu, będą sypały. I tutaj pan doktor powiedział, to jest naturalna kolej rzeczy. Czyli przedstawiciel nowej lewicy uważa, że sypanie własnych kolegów po tym, jak się straciło władzę, to jest naturalna kolej rzeczy. Czyli mogę no. wnosić że przedstawiciel lewicy radykalnej nowej będzie sypał swoich kolegów w momencie, kiedy Lewica straci władzę, uh -huh. bo dla Lewicy to jest naturalna kolej rzeczy, że robi się machloje, a potem się sypie swoich kolegów. No, a Panie Wojciechu, nie wiem, czy to tylko dla lewicy, przypuszczam, że dla wielu ugrupowań, bo takie sprawy jak uczciwość, proszę Pana, honor, moralność jeszcze byśmy tutaj wymieniali wiele takich określeń, to poszło w niepamięć w naszym kraju i to staje się takie łajdactwo, proszę Pana, staje się normalnością. Panie Wojciechu, Śląsk. Zapadlisko przed blokiem w Siemianowicach śląskich, głęboka na 40 metrów dziura Została zasypana. Słyszeliśmy, już od dłuższego czasu słyszymy o różnych podobnych zapadliskach na Śląsku. Pamięta pan takie historie z trzebienią, gdzie najpierw cmentarz się zapadł, proszę pana, później pojawiło się mnóstwo tych dziur tam w całym tym mieście. Ja się tak zastanawiam, proszę pana. No 40 metrów głęboka dziura, pojawiła się 4 metry od bloku przy ulicy Leśnej w tych siemianowicach. Na szczęście nikomu nic się nie stało, żaden tam obywatel nie wpadł do tej. Diury, tylko się zastanawiam, jak ci ludzie tam żyją, wiedząc, że pod spodem mają dziurę uczynioną przez kopalnię, która tam fedrowała, górnicy fedrowali węgiel. No oni są przyzwyczajeni przecież od ponad 100 lat do tego, że pod ziemią jest kopane i to się zawala co jakiś czas, jeżeli zostawimy pustą przestrzeń zrytą przez krety no, ludzkiego pochodzenia. Wydobywamy węgiel stamtąd, to się też trzęsie przy okazji. Jak wyrywamy ten węgiel, robimy wybuchy podziemne, czyli ten wstrząs narusza skałę, ona pęka sobie po latach coś się dzieje. To w tym nie ma nic dziwacznego i oni są przyzwyczajeni do tąpnięć, do lokalnych, powiedzmy, trzęsień ziemi wywołanych działalnością człowieka podziemną. No i tak żyją, że są przyzwyczajeni. Urodził się pan w takim miejscu, jest pan przyzwyczajony. A e, Afrykanin mógłby zapytać, Widząc pierwszy raz zimę w styczniu w Polsce, gdzie wszystko jest skute lodem i on ma nagle usiąść w samochodzie i jechać po ulicy, która jest przesypana śniegiem. Jak wy tu żyjecie? Bo dla niego to jest zjawisko nowe. A pan mu powie, no normalnie, co roku to mamy. No i na tym Śląsku ludzie, no normalnie, no co chwilę to mamy. Panie Wojciechu, ale to zadziwia mnie, no wiele spraw mnie zadziwia, jeśli o to chodzi, ale tak, to, 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 to zapadnisko głębokość 40 metrów, tam średnica nieduża. Dziura pochłonęła stojącą w tym miejscu latarnię, Pal 6 latarnie. Służby zdecydowały o ewakuacji 13 mieszkańców. No i jest powoływana komisja, proszę pana, no ta komisja nie ma stwierdzić, dlaczego to zapadnisko powstało, ta dziura, dlaczego powstała, tylko czy ci ludzie mają mieszkać, czy mogą mieszkać w tym budynku, obok którego ta dziura się pojawiła. I teraz jest pytanie następujące: czy oni zbadają. Te wszystkie podziemia, tam gdzie ta kopalnia miała te swoje chodniki, żeby reszta się czuła bezpiecznie. Nie. Będą czekali nie. do kolejnego takiego przypadku, proszę pana. Nie, Narodzi oni mieli się... za zadanie zajrzeć do tej dziury. To ciekawa dziura swoją drogą, bo 40 metrów głębokości no to jest blok. Dzielone przez powiedzmy 3 metry na każdą kondygnację. No to 10-piętrowy blok plus kawałek. To jest takiej wysokości, głębokości dziura. Natomiast średnica 60 cm to jest niewiele. To nawet nie każdy grubas, jakby wpadł, to by tam wleciał na dół, tylko by zatkał otwór od góry. 60 cm obwodu. Ta komisja to miała tylko stwierdzić, czy grozi temu budynkowi obok zawalenie. No nie, no bo wąska, głęboka dziura. To co robimy? Zasypiemy ją czymś twardym i mieszkajcie sobie dalej. Jeżeli pan sobie wyobrazi taki głęboki otwór, taki tunel idący prosto w dół, no to po jego zasypaniu coś tam się na dole urwało i ta ziemia wypadła. Ale urwało się no, taki pionowy kloc ziemi, taka studnia. No to jak zasypiemy te studnie, to możemy podejrzewać, że, że już sprawa jest załatwiona. Ja mam postulat w tych wszystkich sprawach, które pan wymienił następujący. Z powodu tych zapadlisk należy nie zamykać kopalń. Tylko być stale na dole. Póki kopalnie żyją, to ktoś tam codziennie schodzi, obserwuje zjawiska, widzi co się gdzie zawala, gdzie kurzawka jakaś wypłynęła. Widzimy zagrożenia i w starych wyrobiskach, gdyby kopalnia była aktywna, można umieszczać i można zmusić do tego osoby posiadające kopalnie albo zachęcić pieniędzmi. Że w te stare wyrobiska trzeba tam wozić na dół tą samą winną, która węgiel wyprowadza do góry, wozić na dół popioły, różne inne rzeczy, które chcemy ukryć pod ziemią, gruzy stare, żeby te dziury trochę poutykać i będą wtedy mniej chętne do zawalania się. Gdybyśmy no. byli stale obecni w tych kopalniach, to widzimy, w którym miejscu stemple, które podpierają sufit już by trzeba wymienić, bo im się coś stało. W każdym razie nie zazdroszczę, przypuszczam, że ja też, Pan też nie zazdrosi tym ludziom, którzy tam mieszkają, bo tych zjawisk podobnych będzie na pewno więcej. Niestety. Na zakończenie jeszcze o jednej sprawie, proszę Pana, co myśleć o facecie, który jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, sławnego. Nazywa się Bartłomiej Sochański, nawiasem mówiąc to człowiek ze Szczecina, Powołany w takiej trochę atmosferze no, nieporozumień różnych do tego Trybunału Konstytucyjnego, zresztą jak wielu y, członków tego gremium. Do zdarzenia dwóch Mercedesów doszło w poniedziałek po godzinie 10 w Alei Szucha w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Tam znajduje się siedziba Trybunału Konstytucyjnego. Jak podaje tam portal TVN Warszawa, jeden z kierowców był trzeźwy, ale drugi nie zgodził się na badanie alkomatem. Ten drugi, panie Wojciechu, to był sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który miał się zasłonić immunitetem. Trybunał Konstytucyjny wydał zaraz oświadczenie, że pan sędzia był trzeźwy i tam różne. Rzeczy jeszcze mówili w tym komunikacie. Panie Wojciechu, czy facet, który jest sędzią, uczestniczy w wypadku i nie poddaje się badaniu na alkomacie, czy tam jakiemuś innemu specjalistycznemu badaniu na zawartość alkoholu we krwi, nie może być natychmiast podejrzewany o to, że coś ukręca? Może być, z tym, że on się poddał temu pierwszemu badaniu, które zrobili natychmiast. I no, a drugiemu nie bad... chciał, tak. A drugiemu nie chciał, bo drugie to jest, tutaj z tego artykułu to nie wynika, ale drugie to jest badanie krwi, czyli musi pan kilka godzin stracić na to, żeby pojechać, żeby panu pobrali krew i on może stwierdził, że skoro w pierwszym badaniu, któremu się poddaliśmy obaj, uczestnicy zderzenia samochodowego i ten i ja, natychmiast się poddaliśmy temu badaniu na miejscu i ono w zasadzie jest wystarczające. Drugiemu się pan poddaje, gdyby na tym pierwszym wyszło, że pan jest pijany, a pan wie, że pan nie jest pijany i mówi nie, proszę mnie zabrać na badanie krwi i ja wam udowodnię, że nic nie piłem, bo ja to wiem o sobie. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego może uznał, że nie mam czasu teraz jeździć po szpitalach i stać w kolejkach. Zrobiłem co do mnie należy, zrobiłem sobie pierwsze badanie. Ja go nie bronię, tylko próbuję. No tak, rozumiem. Pomyśleć, co ja bym zrobił w tej sytuacji? Gdybym mógł się wykręcić z jazdy na, do szpitala na pobieranie krwi, to bym się próbował legalnymi sposobami wykręcić. Do, nadmuchałem wam w balonik, macie urządzenia odpowiednie, stwierdziliście, że nic nie ma. To nie zawracajmy sobie głowy teraz jeżdżę do szpitala, bo mi się zwyczajnie nie. No, ale zawsze domniemanie proszę pana, tego, że może był troszeczkę trachnięty pozostaje, bo gdyby się poddał temu no drugiemu badaniu, to byśmy mieli to z głowy i no nie. No może mielibyśmy... tak, nikt nie zginął, bo jakby ktoś zginął, to ja też chcę być w 100 procentach oczyszczony z wszelkich podejrzeń, a jak to jest zwykła stłuczka w alei szucha, to tam się pan nie rozpędzi w Warszawie. Ciasne uliczki, więc to jakaś zwyczajna stłuczka, a teraz gazeta próbuje zrobić z igły widły. Proponuję, żeby się postawili na jego miejscu, ja to zrobiłem, taki eksperyment mentalny wykonałem, nie wiem, co to za sędzia, więc nie nastawiałem się, kto to jest konkretnie, nie sprawdzałem, co to za osobnik jest, tylko stwierdziłem, no co ja bym zrobił, jakbym miał małą stłuczkę jakąś, przyjeżdża policja, już straciliśmy tak półtorej godziny, nadmuchałem im w ten balonik, jeszcze cały dzień mam stracić, po szpitalach jeździć, nie chce mi się. Wybaczałem mu na zakończenie naszej rozmowy, musimy kończyć, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Bye. Był to... Radiowy? Przegląd... Prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.